Mamy chłodny poranek, na dworze temperatury ujemne. Na akumulatorze ustabilizowało się napięcie, jak widać na mierniku, po kilku minutach od ostatniego użycia jakiegokolwiek odbiornika, czyli kluczyka, zgaszeniu wszystkich świateł, nawet otwarcia drzwi, które też powoduje, że pojawia się jakieś obciążenie. No, ustabilizowało się w tej chwili na takim poziomie, jak widać, jeszcze trochę powoli rośnie, więc ja myślę, że na moim akumulatorze wzrośnie ono powyżej 12,7 V, co będzie bardzo poprawną wartością. Zrobimy sobie test tego akumulatora z pomiarem napięcia podczas rozruchu i zobaczymy przy pierwszym rozruchu w ciągu dnia, jakie napięcie nam się pojawi, do jakiej wartości spadnie napięcie na akumulatorze. No i przez to też możemy sobie określić w jakimś stopniu stan naszego akumulatora. Dokonamy rozruchu i zobaczymy, co nam tutaj pokaże dzisiaj ten akumulator. W tej chwili przekręciłem kluczyk, więc napięcie gwałtownie spadło. No i było tam powyżej 10 V, także myślę, że akumulator jest w bardzo dobrym stanie. Przy okazji widzimy też ładowanie. Też myślę, że nie jest źle. Przy troszkę wyższych obrotach jest na poziomie, jaki widać. Więc można wyciągnąć z tego szybki wniosek, że akumulator jest w bardzo dobrym stanie. Chciałem Wam jeszcze pokazać, jak sobie sprawdzić prąd upływu z akumulatora i ewentualnie jakieś spadki napięć na klemach akumulatora, co za chwilę zobaczymy. Żeby sprawdzić spadki napięć ewentualne na klemach, jeżeli mamy pewne obawy, że mamy brudne klemy, to należy wyłączyć silnik, przekręcić stacyjkę tak, żeby dało się włączyć jakieś obciążenie. Myślę, że dobrym sposobem będzie włączenie świateł i ewentualnie wentylatora, bo to spowoduje, że będziemy mieli z akumulatora pobór prądu już w tej chwili w granicach 30 A. A więc będzie to na tyle duży pobór prądu, żeby można było ewentualnie stwierdzić jakiekolwiek spadki napięcia na połączeniu pomiędzy klemą akumulatora a jego słupkiem. Bo żeby pojawił się jakikolwiek spadek napięcia, to musi płynąć prąd. To wynika z praw fizyki. I to migające 0,1 myślę, że nie świadczy o niczym wielkim. I jest to po prostu moim zdaniem... No dobrze, mamy tutaj, zobaczcie na jakim zakresie. Mamy na zakresie 200 mV, a tutaj mamy spadku napięcia 0,1–0,2 mV, więc myślę, że jak weźmiemy sobie kartkę i policzymy sprawa ohma, jaka rezystancja tutaj jest, to myślę, że są to wartości pomijalne i klemy są czyste, bo nie zmierzymy tutaj żadnej wartości przy wyłączonych odbiornikach. Spróbujemy jeszcze zrobić taki pomiar bezpośrednio na słupkach. Mamy w tej chwili 11,75 czy 6, a na klemie 11,76, a to było 6, mniej więcej tyle, zobaczcie, bo to miernik świruje. Także myślę, że klemy są czyste i nie ma się tu przy czym przejmować. Pokażę Wam zaraz, czy będzie jakaś różnica, gdy wyłączymy odbiorniki i zrobimy to na nieobciążonym akumulatorze. No zobaczcie teraz na te wartości. Ustawiłem tutaj znowu
na zakres 200 mOhmów i będę mierzył na samym słupku. Mamy teraz bez obciążenia zupełnie. Akumulator jest obciążony pewnie jakimś 1 amperem, bo jeszcze nie odczekałem, że jeszcze jest spadek napięcia spowodowany ostatnim użyciem tutaj czegokolwiek, więc to się pewnie za chwilę wyłączy. Ale zobaczcie, to są wartości zupełnie pomijalne. To jest jakiś błąd po prostu wręcz miernika, który jak mierzę bezpośrednio na słupku, tylko też pokazuje jakąś tam wartość 1/10, więc są to wartości pomijalne i tak mierzenie według mnie po prostu nie ma żadnego sensu, dlatego że nawet gdyby tutaj pojawiła się jakieś tlenki na słupku, to i tak, no jeżeli ktoś ma cokolwiek pojęcie jakieś o przepływie prądu elektrycznego i spadkach napięć, to spadek napięcia na rezystorze pojawia się dopiero, gdy płynie prąd. Jeżeli tu nie ma żadnego przepływu prądu pomiędzy słupkiem a klemą, tu nie będzie żadnego spadku napięcia, bo miernik też przyjmujemy, że jest idealny i nie pobiera prądu podczas pomiaru, więc to, co on pokazuje, to jest tylko błąd pomiarowy przetwornika. Tak samo na tym słupku. Nie ma się tu po prostu czym przejmować. Teraz bezpośrednio na słupkach jest za wysokie napięcie dla tego zakresu. No nie jest to łatwe niestety jedną ręką. Tutaj będzie to trochę utrudnione, bo napięcie nam wzrasta w tej chwili na akumulatorze. Jest, no troszkę się zmienia, 12,55, a bezpośrednio na klemie też jest 12,55, więc taki pomiar, jak pokazuję w tej chwili, według mnie jest bez sensu zupełnie. Bez żadnego obciążenia to nie ma najmniejszego sensu, bo te napięcia zawsze muszą być identyczne. Nawet jak będzie grubo tlenku nawalone tutaj, to nie będzie na nim żadnego spadku napięcia, który będziemy w stanie wykryć tym miernikiem, bo po prostu spadek napięcia się żaden nie pojawi bez przepływu prądu. Chyba że zrobimy to po prostu w momencie, gdy jeszcze ten prąd jest jakiś pobierany. Mamy tu jakieś odbiorniki, które biorą nam te, nie wiem, ułamki amperów, kilkaset miliamper. To już może coś tam się pojawić, bo wtedy jest szansa na to, że wystąpi ten spadek napięcia na klemie. Więc może stąd ktoś mógłby pomyśleć, że tak to należy zrobić, ale gdy znacie prawo Ohma i policzycie sobie na przykład przy prądzie 18 amper czy tam 30 amper prąd poboru i znając na napięcie, jesteście w stanie sobie wyliczyć rezystancję na słupku. Więc jeżeli ktoś potrafi to zrobić, to myślę, że bezpośrednio sobie, znaczy samemu sobie z tym poradzi, ja nie będę tego tłumaczył. A spróbujemy sobie jeszcze w tej chwili zmierzyć prąd upływu. Także odepnę jedną klemę i zaraz to pomierzymy. Mam zdjętą klemę, miernik ustawiłem sobie na pomiar prądu na 10 amper. Wpiąłem szereg z klemą i podpinamy się do akumulatora. I zobaczymy, jaki prąd mi tu popłynie. Tak jak mówiłem, w moim samochodzie około minuty trwa, zanim komputer wyłączy wszystkie odbiorniki. Więc musimy po prostu zaczekać w tę chwilę i zobaczymy, do jakiej wartości spadnie nam ten prąd poboru. No już widać jakąś różnicę, już mamy 200 mA. O. W tej chwili spadł do 50 mA. No, powinno być 30 mA, więc coś tutaj jeszcze mi kradnie prąd. Chociaż nie są to duże wartości. No, ale może troszkę zbyt duże. No, nie wiem, zobaczę. Pomyślę nad tym, czy warto jest się interesować tym, czy nie. Czy tu ewentualnie jeszcze przez coś mi gdzieś tu prąd ucieka, ale myślę, że nie ma się za bardzo czym przejmować. Także myślę, że to jest test dzisiejszego poranka w moim samochodzie, żeby pokazać wam, w jaki prawidłowy sposób sprawdzić sobie to, co się dzieje z naszym akumulatorem w samochodzie. Także to tyle na dziś. Dzięki i pozdrawiam. Miłego dnia.